Taka oto pokręcona wierzba, która na wiosnę została mocno przycięta i z tego przycięcia zostawiłem dwie grubsze gałązki. Gałązki wielkości kciuka, grubości kciuka, gdyż takie najłatwiej się ukorzeniają. Po około miesiącu, ponad miesiącu, widać, że już mają ładne, zdrowe korzenie. Pora więc je wysadzić, a że na razie nie mam jeszcze pomysłu, gdzie je wysadzić, to po prostu pójdą w większe pojemniki do ziemi. I gdy znajdzie się na nie miejsce, dopiero zostaną wsadzone w całości do gruntu. Korzenie są ładne, zdrowe. Te już mają nawet po 10 cm albo i więcej, a zaczynają wyrastać nowe, więc najwyższy czas, by trafiły do ziemi. Gałązki dwóch różnych kształtów. Jeden taki gruby pen, gdzie widać jak napuszczał. Drugi troszeczkę mniejszy, ale taki rozdwojony, który po prostu ładnie by wyglądał, jeżeli odbije. Także teraz wypełniamy butelki ziemią i sadzimy. Ziemia, jaką użyłem, jest bardzo żyzna, a w zasadzie to zgrabione, takie na pół przegnite liście, po to, żeby korzonki miały dużo miejsca, a woda mogła łatwo między nie wsiąkać. Także to, co zostało w butelce, w której rosły, teraz to podlałem, no i tak to zostanie. Ważna rzecz to oczywiście nacięcia w dnie butelki, tak żeby nadmiar wody mógł sobie swobodnie odpływać.